Siemanko miłości CD Detailingu. Dzisiaj mamy temat, który ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników, czyli przyciemnianie lamp w samochodzie. Tak, generalnie temat dzisiejszego odcinka był Dawidka pomysłem, no ja też gdzieś jestem nie do końca przekonany, jeżeli chodzi o to przyciemnianie, ale Dawidek mówi, jak ludzie sobie przyklejają, to czego mamy im pokazać, jak tego nie zrobić. Czyli tu, Mati, jest jedna rzecz, że wszystkie folie, którymi przyciemniamy lampy z tyłu, wiążą się z aplikacją na wodzie, co od razu trochę je eliminuje, jeżeli chodzi o ich termokurczliwość i dopasowanie się do powierzchni. A tu mamy folię, która posiada kanalik powietrza, czyli aplikacja jest banalna, zresztą ty dzisiaj będziesz aplikował. Tak, Dawidek już gdzieś to wcześniej aplikował, zresztą na jego fejtonie już były te lampy przyciemnione. Dzisiaj je ściągaliśmy przed samą aplikacją. Jeżeli chodzi o demontaż tej folii z reflektorów, to też nie ma największego problemu. Po pół roku to było. Można je delikatnie pogrzać, wystarczy do tego suszarka do włosów i bezproblemowo schodzi, nic się nie urywa, wszystko elegancko wygląda. A tak a propos klejenia, dlaczego będzie to kleju Mati w sumie, a nie ja, bo Mati też coś tam liznął tematu, więc... No, coś tam się liznęło. Możemy przejść do odtłuszczania elementów, bo oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby każdy element przed aplikacją jakiejkolwiek folii powinien być dobrze odtłuszczony, no bo gdzieś tam zalegające silikony, olejki mogą powodować to, że folia będzie nam się albo nie chciała przyklejać, albo po prostu za szybko się odklei. Tak, a co jeszcze nie takiego, dowulkanizuje się tak. Tak, a co jeszcze takiego ciekawego z tymi foliami, które dzisiaj będziemy wam pokazywać, to, że one mają 70 mikronów grubości i producent daje 5 lat gwarancji na tą folię, czyli też całkiem spoko. Oczywiście, jeżeli element lampa nie była gdzieś tam wtórnie lakierowana, regenerowana oczywiście. I oczywiście folię znajdziecie na folia-samochodowa.pl. Macie tam też kod rabatowy podany w opisie naszego filmu. Działamy, kleimy. Do odtłuszczenia użyję zmywacza silikonowego, mam tu taki troszeczkę podrapaną po tą butelkę, a to dlatego, że miałem tutaj inny odtłuszczacz, skończył mi się, przelałem sobie tutaj z puszki po prostu zmywacz silikonowy. Powiedzmy o tej IP-ie, bo to jest te pytanie, temat, który poruszyliśmy przed chwilą poza kamerą. Jeżeli IPA wejdzie w reakcję z niektórymi lampami, potrafią te lampy pękać, więc weźmy to też pod uwagę i faktycznie uważajmy, jak odtłuszczamy. Tak jest właśnie. I jeżeli odtłuszczamy IPą, to musi być to naprawdę małe stężenie. Są lampy, które wytrzymają stężenie 40%, ale też są takie, które nie wytrzymają 15% stężenia izopropanolu. I po odtłuszczeniu zbyt mocnym izopropanolem może nam powstać po prostu spękana siatka. Jest to często zaobserwowane w samochodach typu marki, na przykład Toyota, Lexus. W czym to jeszcze? W Mazdach, w Audi też widziałem. W Japońcu. Ogólnie często się takie coś gdzieś można... Często gdzieś takie coś można zobaczyć. Dobra, przejdźmy do odtłuszczania i pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o odtłuszczacz, praktycznie każdy inny produkt, oprócz Quick Detailerów, które są dedykowane do pryśnięcia bezpośrednio na lakier, najpierw sobie spryskujemy mikrofibrę, a następnie dopiero tą mikrofibrą z mokrą przechodzimy na element. Please Lord, give me a sign. Odcienie folii jest jaśniejszy i ciemniejszy, dokładnie nie wiem jaka jest tutaj, jaki jest procent przyciemnienia. Na stronie nie było nic napisane, na folii też nie jest nic napisane, także nie wiemy. Jest ciemna i jasna. Jest ciemniejsza i jaśniejsza. W zestawie dostajemy nożyk, który używa do docinania innego nożyka, na przykład Olfy, tego co używam zazwyczaj. Tylko użyję tego, bo ten jest w zestawie. I oczywiście rakla, filc. I tyle jest zestawu. Czyli mamy gotowy zestaw, jeszcze tylko opalarka i tak naprawdę, albo suszarka zwykła i też dacie radę. Suszarka jak najbardziej wystarczy. Opalarką, jeżeli ktoś nie jest sprawiony przy klejeniu folii, to opalarką może sobie po prostu tą folię stopić. I zrobi się, za mocno się przeciągnie, zrobi się dziura i... No i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście tak na wspomnimy na początku odcinka, że nie jest to płatne lokowanie. Dostaliśmy po prostu od chłopaków. Bo ja chciałem. Tak, mówię, bo Dawid gdzieś tam się dał. Z Maćkiem, tak? Tak, z Maćkiem. No. Z Maćkiem swój samochodowy skontaktował i doszliśmy do wniosku, że faktycznie możemy takie coś wam pokazać. Oczywiście pozdrawiamy Maćka i Maciek, weź się w końcu za robotę. Nie mów tak, bo już na nic... Nie, on wszyscy wiedzą, że on nic nie robi w firmie, także spoko. Bo już na nic nam już więcej nie przyślą. Przyślą. Ja muszę jej zresztą fakturę zapłacić. Tutaj Bartek podpowiada tak jak ty. No to jest fakt, że ja też mało robię. Dobra, to co, robimy połówkę? A sobota jest, robimy połówkę. Znaczy nie, no na lampach. Tu zrobimy ciemną, tu zrobimy jasną. Dobra. Czy na odwrót? Obojętne to jest. No dobra. Czyli musimy sobie... On jest aluminiowy cały, nie? A melinowy, no. No to magnesy nam się tu nie przydadzą. Ale równie dobrze możecie sobie zmierzyć lampę, później zmierzyć i wyciąć to na folii, no. Ja robię to na ryzyk. To mi folii nie przetnij. Na ryzyk fizyk.
No, tarczysta kombinacja. Generalnie, jeżeli chodzi o samą strukturę folii, jest to folia z klejem kanalikowym. Nie wiem, czy widać, jest kanalik. Widać? Widać? Tak. Wszystko widać? Widać, widać. Pierwszy raz kładę tą folię, nigdy wcześniej jej nie kładłem. Zrobię to tak w standardzie, jak się powinno robić z folią wrappingową, że tak powiem. Łapiemy sobie końcóweczkę. Żeby tutaj z tymi nadmiarami wszystkimi uciec, możemy sobie lekko tą folię podgrzać. Podgrzewamy ją do momentu, aż poczujemy w ręce, że jest ona bardziej plastyczna. Naciągamy i teraz sobie wyprowadzamy wszystkie zmarszki, które gdzieś się nam porobiły. Pamiętajcie też, żeby za bardzo nie naciągać tej folii. Musimy to robić z wyczuciem generalnie. To be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1000 faces. Hey! Dobrze by było też okleić sobie taśmą papierową dookoła, żeby po prostu folia nam się nie przyklejała do sąsiadującego z boku elementu. Ale weźmy pod uwagę na przykład to, że takiej taśmy nie mamy pod ręką. Mamy tylko folię. No a w przypadku Phaetona to tak naprawdę ten samochód jest tak nasmarowany wszystkimi różnymi zabezpieczającymi rzeczami, że ta folia nawet się nie chce trzymać tej folii, która jest naokoło. Jak sobie robimy końcówki, no to nie podgrzewamy folii, żeby po prostu jej nie przyciągać. Musimy ją delikatnie poderwać od spodu, czy od strony, gdzie się nam kończy folia. I na luźnej folii. Wtedy też unikamy takiej sytuacji, że ta folia nam wstanie przy końcach. Tak. Bo tak naprawdę folia nam nie wstanie od środka. Folia nam stanie właśnie przy krawędziach, kiedy nieumiejętnie ją wykończymy. Nieumiejętnie ją wykończymy, albo gdzieś też za mocno po prostu uderzymy z wysokiego ciśnienia, na przykład mini bezetykowej. Chociaż to też nie do końca to tak wygląda, bo jednak te ciśnienie jest jednak nie jest na tyle mocne, żeby folię ściągnąć, nie? Do wykańczania użyję tego fantastycznego nożyka. Fantastico. To też, jeżeli chodzi o samo trzymanie noża, to też jest to chyba indywidualne podejście, bo Dawid trzyma... Jak pokaż tutaj w ręce, jak trzymasz nożyk. Dawid trzyma nożyk w ten sposób, ja sobie kładę i trzymam nożyk w ten sposób. Czyli to jest kwestia indywidualna, jak to lepiej się komu trzyma nożyk. Jest po prostu lepiej tak, bo sobie łapię na przykład rant, i później sobie opieram nożyk i robię sobie dystans, że sobie po prostu docinam równo. No tak się nauczyłem. Można jeszcze tą folię delikatnie wbić do środka, bo pamiętajmy o tym, że jednak przyciemniamy tę lampę i musimy starać się dociąć to tak, żeby nie było nigdy żadnego prześwitu jaśniejszego. Czyli ja sobie wolę jeszcze głębiej ją wpuścić i na przykład sobie po rancie z góry, tak pod skosem, nie? Żeby nie ciąć na lampie bezpośrednio z tej strony, tylko żeby wejść w nią głębiej, że tak powiem. Rakra bardzo fajna w zestawie, podoba mi się. No właśnie umożliwia to wciśnięcie folii tą ostrą częścią, także rakra jest spoko, naprawdę na plus. Rakra jest fajna. Przejdę chyba już z tych takich standardowych, to mam jej od zawsze, na taką. Po prostu układamy sobie i pamiętajcie, robić to na luźnej folii, nie? Żeby sobie podrywać, wciskać i dopiero gdzieś tam ten spód przyklejać. O, na takiej zasadzie, o, poderwę sobie. Tutaj mi się trochyła. Wcisnę sobie w ten sposób. I ona mi się tu ułoży, tu sobie wyprowadzę. O, i teraz sobie też od spodu włożę ostrze i przejadę. Dobrze mówię, Dawid? Najlepiej mówisz. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Tutaj, gdzie mi się folia popodnosiła na narożnikach, gdzie zaginałem do środka, to nie ma większego problemu. Wciskamy sobie rakle.
No i na samym końcu musimy pamiętać o tym, żeby tą folię wygrzać. Ona teraz ma delikatną taką moreczkę, widać jeszcze kanalik przez tą folię. No ale folia też powinna się zwulkanizować i wszystko to, co widać na jej powierzchni, powinno zniknąć. Lampę mamy już praktycznie wykończoną, przyklejoną. Teraz chwila wygrzewania i przechodzimy do następnego poziomu ściemnienia folii. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. Tak na szybko zobaczcie, jak ta lampa wyglądała wcześniej i jak wygląda teraz, i musicie sami zdecydować, który odcień tej folii wybieracie. Jak za tą kasę, moim zdaniem ciężko jest znaleźć lepszą folię na oklejenie tylnych lamp, i tu chcę zaznaczyć tylnych, dlatego że na przednie lampy ta folia niestety ma zbyt duże rozproszenie światła, jeżeli chodzi o sam strumień. Tak, z tyłu nam to nie przeszkadza, no bo wiadomo, a nie patrzymy przez te lampy, bo raczej one nam nie oświetlają drogi. No z przodu jakbyśmy przykleili tą folię, to mógłby być lekki problem. No właśnie, ale tak jak mówimy o oświetlaniu i widoczności, no to teraz zobaczcie przebitkę, jak te lampy wyglądają po zapaleniu, bo w sumie tego tutaj w tym wszystkim zabrakło. Jak widzicie, przepuszczalność światła jest ok. Tak jak powiedziałem na początku, jest dużo zwolenników i dużo przeciwników przyciemniania lamp. No ale tutaj akurat nie będziemy nikogo wytykać palcami, wy decydujecie. W razie czego, to jest to bardzo łatwe do demontażu, lekko opalarką albo suszarką do włosów podgrzać i schodzi bez najmniejszego problemu i nie zostawia, co najważniejsze, po sobie kleju gdzieś na elemencie, na który było przyklejone. Zresztą ja mówię tak z praktyki, bo zanim tutaj zaczęliśmy oklejać te lampy, no to musieliśmy ściągnąć. Szkoda, że też nie pokazaliśmy, jak to się zachowuje. No nie wiem, jakoś tak szybko, ale banał było. Ale było to naprawdę banalne. Ściągnięcie tej folii z 2 gram zajęło około, nie wiem, 3 minut, 4 minut. Tak, siedzimy teraz w Fejtonie, no bo dziś jest ten sezon, pełnia sezonu u gumolepy, gumolajzy, u wulkanizatorów, dlatego też nagrywamy to z auta. Bo tam hałasują strasznie. Tak, co takiego ciekawego jeszcze chciałem powiedzieć. Pamiętajcie o tym też, że cały czas trwa promocja z porównywarką ubezpieczeń MOVI. Co to jest porównywarka ubezpieczeń MOVI? Wchodzicie w link w opisie naszego filmu, wyskakują wam okienka. Tam wpisujecie swoje dane, dane waszego samochodu, klikacie dalej i wyskakują wam ubezpieczenia od najtańszego. Wybieracie ubezpieczenie najbardziej korzystne dla was, a na wasze konto wraca 150 zł. A to jeszcze nie wszystko, bo dostajecie link, który możecie rozesłać po swoich znajomych, przyjaciołach czy też rodzinie, jeżeli oni z tego linku skorzystają i kupią nam ubezpieczenie, za każdą osobę na wasze konto trafia 50 zł i w ten sposób możecie uzbierać nawet 2000. Lepiej nie będzie, a śmieszniej na pewno. A poza tym to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, zostawać po każdym odcinkiem kciuk w górę, czy wam się podoba, czy się nie podoba. Jeżeli wam się... Jak to ogłoszenia duszpasterskie już są, no, to ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że link do zestawu też znajdziecie w opisie do folii samochodowych. Dobra. Dobra. Social media pewnie. Social media też są ważne. Facebook, Instagram, miłośników detailingu, jak i Detailing Bus. No i co? Chciałem jeszcze też wspomnieć gdzieś, że faktycznie prowadzimy już gdzieś te szkolenia. Jest to gdzieś tam trochę nieoficjalnie. Trochę oficjalnie. Może na czarno, trochę nie, no na czarno. Na czarno. Może na czarno to nie, no ale zaczynamy, wdrażamy cały czas te szkolenia. No wiadomo, też musimy się szkolić innych, nie? No bo tak nie da się wszystkiego zrobić na raz. Także powolutku, małymi krokami. Myślę, że w lutym, styczeń, luty już będziemy w pełni wyposażony studiem akredytującym. Także zapraszamy też gdzieś dowiadywać się, kontaktować. Poza tym jeszcze co? www.detailingbulls.sklep.pl, www.detailingbulls.com, www.mediawolf.sklep.pl. To też możemy wam powiedzieć, jeżeli chodzi o projektowanie graficzne, to bardziej z mojej strony, mój startup. Zobaczymy, jak to będzie się dalej klarowało tak naprawdę. Chyba jeszcze musimy tylko powiedzieć, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć.